Witam Was w odcinku Ja Pierd... z okazji 666 subów. Jak ktoś powie, co za typ świętuje liczbę 666, do piekło trafi. To uprzejmie informuję, że jestem ateistą, dla mnie to są tylko cyferki, a do piekła nie trafię, bo trafię na cmentarz. Ale to o swoim czasie. Dzisiejszy odcinek będzie nieco ogólnym, opisującym Polskę. No, nie kumaty, to taki średniej wielkości kraj, który chciał być drugim USA, a stał się drugim Meksykiem. No ale zacznijmy od odrobiny historii. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po dosyć burzliwym okresie w historii. Piłsudski wziął, co nam się należało i było całkiem nieźle. Polska zaczynała wstawać z kolan i się rozwijać. Fakt, był to socjalizm, lecz w lekkim jego stopniu. W międzyczasie rosyjscy bolszewicy próbowali nas po raz kolejny zapierdzielić, jednakże daliśmy radę bolszewików pogonić niczym muzułmanów pod Wiedniem. Po tej wojnie Polska stała się prawdziwie prosperującym państwem. Niemców Piłsudski chciał w latach 30. zaatakować prewencyjnie i wtedy by nie było wojny. Polska by dostała wraz z Francją i kilkoma innymi państwami po kawałku Niemiec i problemów by nie było. Ale Francja miała to w dupie i skończyło się na tym, jak się skończyło. Piłsudski potrafił jeszcze negocjować z Adolfem i twardą ręką udawało mu się odsuwać na bok wojny z Niemcami. Niestety władzę przejęli inni ludzie i spieprzyli po całości. Zamiast zbratać się z Niemcami, którzy jeszcze mieli trochę cierpliwości dla Polski i pocisnąć wciąż zbrojących się Sowietów, postanowiono wszystko na Francji i Wielką Brytanię, która nawet palcem nie kiwnęła, by pomóc Polsce. Wielka Brytania nie chciała narażać żadnych sił na straty, a Francja wolała sobie siedzieć za murkiem Maginota, a i tak się okazało, że dostali w ciry, gdyż nie pomyśleli, że ktoś ich zaatakuje naokoło mocniej. Dobra, Polska przewaliła. W 1944 puszczono Polaków na rzeź w formie powstania warszawskiego. Nie mam nic do ludzi, którzy uczestniczyli, bo o nich nic złego nie można powiedzieć. Niestety ludzie, którzy wydali rozkaz na tą masakrę, zarówno powstańców, jak i ludności cywilnej oraz zrównanie miasta z ziemią, powinni zaraz po nim zawisnąć. Niestety z tego teraz robi się nie wiadomo jaką uroczystość. Ale dobra, po wojnie przyszedł wujek Stalin i Polska z lekkiego socjalizmu przeszła na komunizm, który to swego rodzaju też był najlżejszy w Układzie Warszawskim. Było do dupy, ale o ironię, wolność gospodarcza i ucisk ekonomiczny były mniejsze niż teraz. Propaganda była niemalże taka sama jak teraz, a wolność obywatelska była ciągle łamana. Ale chociaż jedną dobrą rzecz można powiedzieć o komunistach. Mieli dobre budownictwo. W latach 80. Polakom zachciało się Zachodu, nadeszły wybory pod koniec lat 80. i wtedy się okazało, że Trzecia Rzeczpospolita Polska stanie się niczym innym jak państwem do okradania. Ludzie poszli na wybory, zagłosowali na wolnościowca, dostali praktycznie to samo, tylko w nieco zmienionej formie. Lata mijały i powróciliśmy znów do socjalizmu. To, co komuniści pobudowali, my sprzedaliśmy. Tak jak za gierkę kraj zadłużał się, by kupić maszyny dla przemysłu oraz nowe technologie, tak teraz nasz rząd zadłuża się, bo chcemy mieć nowe spierdolino, które się psuje i nie można uzyskać prędkości nawet zbliżonej do maksymalnej, bo albo z umiarze zawinęli tory, albo pamiętają te tory jeszcze czasy zaborów. No albo wydają na chociażby autostrady z ekranami w środku pola, bo kukurydza musi mieć cicho, żeby rosnąć. A teraz o aktualnych partiach, które mają największe szanse w Sejmie. Platforma oszustów, czyli w skrócie to ci, którzy chcieli liberalizować Polskę, a jeszcze bardziej ją zacisnęli w kajdanami korupcji, biurokracji, a dzięki nim Polacy mogli zrobić jeszcze jedną dziurkę w pasach, by jeszcze bardziej je zaciskać. Bo rząd dalej nie ma dosyć. Przykładem może być ostatnie odrzucenie podwyższenia kwoty wolnej od podatku pod pretekstem, iż większa bieda dotknęłaby biedniejszych. Chyba kompletni debile w to wierzą. Kolejną partią jest populizm i socjalizm. Dzięki nim między innymi oddaliśmy na własną niepodległość Związkowi Socjalistycznych Republik Europejskich, a za ich rządów nic nie robili, a aktualnie ściemniają, że będą coś robić. Tak, już im wierzę. Tak samo jak PO-wcom. Kolejna partia to populizm, stołki, lewizna, czyli jak wybić się na rolnikach i mieszkańcach małych miejscowości, tylko po to, by później załatwić rodzinom stołki w administracji. True story. Kolejna to sojusz lewizny demokratycznej, nie wiem co o nich sądzić, czy są na tyle głupi, że wierzą dalej w socjalizm i komunizm, czy może po prostu chcą się znów wbić do rządu, żeby dalej doić obywateli. Co najśmieszniejsze, SLD jako jedna z jedynych partii lewicowych są najmniej lewicowe, więc
No, daje to coś do myślenia. Kolejnym według sondaży jest nowa partia Korwin, która to jako jedna z jedynych chce wprowadzić w Polsce ustrój inny od lewicowego, mianowicie kapitalizm. Kapitalizm, jak sami dobrze wiecie, nie jest może najlepszą opcją, lecz powiem jedną rzecz. W kapitalizmie nikt nie ma porówno, a w komunizmie każdy jest porówno biedny. Mógłbym tu jeszcze wymieniać inne partie, takie jak Ruch Narodowy i tym podobne, lecz każda z tych większych, które jeszcze mają jakiekolwiek szanse, jest mniej więcej, mniej lub więcej lewicowa. No ale jeśli chcecie, to wygooglujcie sobie listę partii politycznych. Aktualnie sprawa ma się tak. Jesteśmy rządzeni przez lewicowców, biurokracja robi się większa i większa, to przecież przyszli wyborcy aktualnie panujących. Wraz z ich rodzinami nie chcą stracić źródła dochodów, więc głosują dalej na tych samych. Unia Europejska, której osobiście nienawidzę, jest dla nas jak USA dla Meksyku. Jesteśmy w niej obywatelami drugiej kategorii, gdzie nawet pijaczki nie robią z USA wyżej statusem od pracowitych Polaków. A co do pracowitości Polaków, to jest to coś, nad czym wielce ubolewam. W dużej ilości nasz kraj składa się na zapijaczonych partaczy, którzy lecą po najmniejszej linii oporu. Przykład, budowanie drogi, linii metra, wielkie obsuwy, ale starszy pójść na budowę, by zobaczyć, jak jeden coś kopie, drugi coś stawia, a reszta łazi na papierosa i wali wódę za winklem. Komuna zapijaczyła nasz naród i stworzyła patologię. A co można jeszcze wspomnieć? System emerytalny, raczej jego brak, bo w zasadzie już zbankrutował, tylko teraz czekać, aż ogłosi bankructwo. Oczywiście państwo cały czas wbija kasę w to, a tylko takie pytanie. Jeśli ktoś pracował do tego 65 roku życia, czy 67, mniejsza, i wypracował sobie, powiedzmy, nie wiem, 600 tysięcy złotych emerytury, to pytanie, jeśli pożyje, powiedzmy, 2 lata i zgarnie, powiedzmy, nawet te 100 tysięcy, czy tam 150 tysięcy, nie wiem jakim cudem, ale zgarnie te pieniądze, to co się staje z resztą? Jakim cudem ZUS jest w stanie zbankrutować aktualnie? Bo ja nie widzę w tym żadnego sensu. Oczywiście każdy wie, że no, jedni mają lepiej, drudzy mają gorzej. Dla przykładu z emeryturami możemy zobaczyć na przykładu policjantów, wojskowych, górników i tak dalej, którzy mają skrócony wiek emerytalny, przez co no, doją więcej kasy od nas, jeśli mniej włożyli, więc też tak trochę bez sensu. Oczywiście nie można zapominać, że cała ta kasa i tak idzie przez kilkanaście różnych oddziałów, gdzie każdy sobie uszczknie trochę tego, trochę tamtego. No i wygląda to w ten sposób, jak wygląda. ZUS nie ma pieniędzy, a oczywiście co się dzieje? Nic się nie dzieje. No właśnie. Natomiast sprywatyzować to wszystko w cholerę i żeby to działało tak samo jak w USA, czyli chcesz mieć ubezpieczenie społeczne, miej ubezpieczenie społeczne. Nie chcesz, nie miej. Proste. Niestety tu wygląda to w ten sposób, że nawet osoba, która nie chce mieć ubezpieczenia społecznego, bo no dlaczego? Bo na przykład, nie wiem, za mało zarabia albo mało zarabia i chce mieć po prostu więcej, żeby, nie wiem, żyć aktualnie i potem ewentualnie móc, nie wiem, za te oszczędności kupić sobie, nie wiem, samochód, żeby założyć sobie firmę przeprowadzkową i tak dalej, żeby później pieniądze wkładać w ubezpieczenie albo odkładać sobie na emeryturę, to nie widzę sensu. Rząd aktualnie traktuje nas jak bydło. Myślą za nas, bo nam się nie chce, albo myślą za nas, bo myślą, że będzie lepiej, albo myślą za nas dlatego, bo chcą więcej kasy. No i tu by się wszystko zgadzało. Kolejna sprawa to dla przykładu płaca minimalna. Co z płacą minimalną? No więc działa ona na zasadzie takiej, że no w zasadzie tylko ogranicza w pewnym stopniu wielkie korporacje, które no chciałyby działać tak samo jak w Bangladeszu, że pewna osoba dostaje 5 centów od koszulki i tak dalej i zarabia tam 1-2 dolara miesięcznie. Oczywiście wszystko jest zrównoważone rynkowo, więc u nas to nie miałoby to jako tako sensu. Tym bardziej, że jesteśmy bardzo blisko państw, które dużo zarabiają, więc no, nie dałoby się tego tak bardzo zjechać do takiego poziomu, jak to ma miejsce w Bangladeszu, bo tam mniej więcej na krajach ościennych zarabia się blisko te same pieniądze. Oczywiście nie mówię o Japonii, bo to już jest zamorskie.
W każdym razie płaca minimalna ogranicza bardzo ludzi biednych. To nie działa tak, jak miała działać w założeniu, chociaż i tak założenie jest błędne. Nie działa w ten sposób, jak chcieliby ci, którzy tą płacę minimalną zrobili, gdyż osoba, która na przykład, nie wiem, jest w bardzo złej sytuacji finansowej i albo na przykład człowiek młody, który mając 15-16 lat, chce jednakże zarobić jakieś pieniądze, albo jakaś osoba, która powiedzmy wynajmuje u kogoś pokój za 200 zł miesięcznie i chciałaby pracować na przykład za 500 zł, by zapłacić tą stówę i przy okazji mieć coś do zjedzenia i tak dalej, prawda? No ale jak to wygląda? No, są zatrudniani na czarno, a potem cokolwiek się stanie i mają przejebane, że tak powiem. A dlaczego? No nie mają żadnego ubezpieczenia, no chyba, że są zarejestrowani w urzędzie, pracy, no ale wtedy jeśli powiedzmy zachorują albo coś im się stanie w robocie i dojdą do tego w szpitalu, to mają jeszcze bardziej przejebane, gdyż Urząd Pracy i Skarbówka się nimi zainteresują i stracą i ubezpieczenie zdrowotne i pieniądze, no i ogólnie będą mieli przejebane. No i tak to wygląda, przynajmniej z płacą minimalną. Najgorszą kolejną rzeczą dla mnie są związki zawodowe. Dla mnie to jest nic innego jak swego rodzaju mafia. Dlaczego? No więc w kapitalizmie, co jest najśmieszniejsze, ludzie nie mieli aż tak źle, jak się to teraz przedstawia. To jest zaraz, że ludzie umierają, ludzie nie mogli mieć dzieci, bo ich nie było stać i tak dalej. No to jakim cudem ludzie w czasach dzikiego kapitalizmu w Ameryce, w Anglii i tak dalej, mieli nawet pięcioro dzieci, żonę, dom i mogli bez problemu ich wyżywić. Co oni pieprzą, że tak powiem? Związki zawodowe działają aktualnie tylko jako mafia, nic więcej, jako mafia. Dlaczego? No, dlatego, że przychodzi taki pan ze związku zawodowego i mówi, mamy u pana tylu i tylu pracowników, nie może pan ich dzwonić, bo tak jest w kodeksie pracy. No i my chcemy, żeby nasi pracownicy w pańskiej firmie dostawali podwyżkę, płatny urlop macierzyński, ojcowski, serowski, jakieś jeszcze ulgi, bajery, trzynastki, piętnastki, siedemnastki, trzydziestki. I w ten sposób pracodawca traci pieniądze. Pracodawca traci pieniądze ze względu na takich ludzi jak związki zawodowe. Jeśli pracodawca traci pieniądze, wtedy ludzie tracą pieniądze, bo pracodawca nie zrzuci tego ze swojej kieszeni. Oczywiście nie da, powiedzmy, nie wiem, 5 tysięcy więcej miesięcznie na dwóch pracowników. Powiedzmy, zarabia 7 tysięcy, nie da 5 tysięcy miesięcznie na swoich pracowników więcej i nie może ich zwolnić. No to co robi? Wpierdziela całe koszty w koszty produktu, przez co produkt staje się droższy i tak naprawdę pracownicy zarabiają cały czas tyle samo. I w ten sposób napędza się inflację. No i niestety nie jest to zbyt fajna rzecz. Jeśli nie wiecie, co to inflacja, to sobie przeszukajcie. W każdym razie jest to niezbyt fajna rzecz. Kolejną znienawidzoną przeze mnie rzeczą aktualnie robioną jest zadłużanie państwa. Zapytam się was w ten sposób, kto to spłaci. Bierzemy pieniądze z Unii Europejskiej, które podobno daje nam pieniądze, a tak naprawdę nie daje, tylko pożycza. I też z Unii Europejskiej nie dostajemy pieniędzy, bo tak naprawdę dopłacamy do niej. Już powstało wiele opracowań i wiele wyliczeń, w których widać bez żadnego problemu, że faktycznie dopłacamy więcej niż bylibyśmy poza Unią Europejską. Okej, dobra, zrozumiem. Branie kredytu po to, by na przykład rozwinąć na przykład technologię pozyskiwania, nie wiem, grafenu, tak jak teraz jest, nie? Albo wbudowanie, nie wiem, infrastruktury drogowej. I fakt, dobra, infrastruktura drogowa, zaraz ktoś mi powie, więcej dróg nam potrzeba w Polsce, tak? Okej, dobra, spoko. Nie potrzeba może nam aż tak dużej ilości dróg, aczkolwiek drogi ekspresowe oczywiście w każdym kraju się bardzo przydają. Albo na przykład rozwinięcie, albo naprawę, restrukturyzację połączeń kolejowych, bo to jest tragedia.
Każdy o tym dobrze wie. Tak samo PKP powinno zostać sprywatyzowane, ale to już inna sprawa. Tak samo jak wszystkie inne publiczne środki transportu. I każdy dobrze o tym wie, chociaż może zobaczyć w USA, jak to wszystko działa. Tam są głównie właśnie sprywatyzowane linie autobusowe i inne. Dobra, ale mniejsza. Zadłużanie się państwo, tak? Dobra. Wzięło nasze państwo tam ileś tam miliardów złotych na budowę tych wszystkich dróg ekspresów i tak dalej. I takie szły wałki tam, na przykład właśnie ekrany dźwiękochłonne, żeby kukurydza mogła sobie rosnąć spokojnie w polu, bez hałasu. No, zajebista sprawa. Albo specjalnie spowalnianie i jeszcze branie pieniędzy, żeby tylko spowalnianie budów różnych mostów, różnych przejazdów, wiaduktów, wszystkich obwodnic, tylko po to, żeby dostać jeszcze więcej pieniędzy. Oczywiście to idzie i tak na lewo, bo oczywiście trzeba zrobić więcej badań, nie wiadomo po co, ale trzeba zrobić więcej badań i tak dalej. To jest kompletnym debilizmem. Ale dobra, przejdźmy do kolejnego problemu. Kolejną rzeczą, która mnie denerwuje i łapie w kurw zaraz po tym, jak usłyszę, to jest dla przykładu, jak pani premier nasza Ewa Kopacz podpisała umowę, w której mamy zredukować jeszcze bardziej emisję CO2. No okej, okay, tylko co mam zrobić? Przestawić się nagle, nie wiem, na czerpanie energii ze słońca? No to jest olbrzymie zadłużenie się, dla przykładu w Unii Europejskiej, co stawiam, że zaraz będzie, że jeśli mamy się przestawić na mniejszą produkcję CO2, czyli będzie trzeba zamknąć kolejne, bo ostatnio też były zamykane, będą zamykane kolejne elektrownie tylko po to, żeby zmniejszyć to oddawanie tego CO2, no to dobra, zostaną zamknięte elektrownie. Jeśli już teraz mamy, do 2016 chyba 16 zabraknie nam energii w Polsce, no więc co, nie możemy się przestawić na elektrownie atomowe, bo Czernobyl, tego, no zaraz będzie ból dupy znowu o elektrownie atomowe w Polsce. No ale dobra, zaraz ktoś powie, promieniowanie, bo to niezdrowe, bo to niszczy ekologię tego. Jezu, kurwa, po prostu dostaję żółtej febry. Jak może promieniowanie, które jest obecne w naturze, zarówno w środku Ziemi, jak i na zewnątrz Ziemi, to jest promieniowanie UV, promieniowanie słoneczne, promieniowanie kosmiczne, promieniowanie tak samo radioaktywne, które jest również obecne w Ziemi ze względu na olbrzymie pokłady uranów, zarówno w płaszczu, jak i w kolejnych warstwach Ziemi. Jak może być to jakoś w jakiś zły sposób oddziaływać na wszelkie żywe stworzenia, może nie w postaci zwierząt, ale może w postaci drzew i tak dalej. Przecież to nie jest wyrzucane, kurwa, w las, albo, nie wiem, wylewane na ulicę, czy w środku miasta, albo do kanalizacji, co? Ludzie przywożą z firmy, z elektrowni nuklearnej beczki z odpadami radioaktywnymi, co wlewają do sedesu, tak? Kurwa, to jacyś debile o tym mówią, czy coś? Nie, chodzi mi o to, że jeśli tak jest dobrze składowane, no każdy wie, że to jest dobrze składowane, dla przykładu, znaczy, może nie Ruscy, bo Ruscy tak trochę w latach zimnowojennych polecieli sobie w chuja, jeśli ktoś sobie chce posłuchać, to niech sobie, albo poczytać, to niech sobie poczyta o miejscowości Majak przez Y pisane. Albo USA, które no, też tam miało małe problemy, no ale w każdym razie to było kilkadziesiąt lat temu, więc teraz jest składowanie naprawdę wysokiej klasy, składowane są w betonowych wielkich kryptach i tak dalej, wszystko jest idealnie zabezpieczone, chodzi tam straż, cały czas są tam robione pomiary, wszelkie badania i tak dalej, więc przecież to nie jest wyrzucane kurwa na zewnątrz, to nie jest wypierdalane przez okno chemikaliów. Ludzie, aktualnie elektrownie nuklearne, fakt, no, był Czernobyl i tak dalej, wszystko poszło do przodu, więc nie wiem, w jakim cudem mają być znowu jakieś katastrofy i tak dalej. No chyba, że naprawdę ktoś nas zaatakuje i, nie wiem, zniszczy nam elektrownię nuklearną i będzie druga Hiroshima, no ale bardzo w to wątpię. Bo kto ma nas niby zaatakować, co? Ruscy? No i po co? Co przyjadą, kurwa, cebulę nam rozkradać? Really? Co, węgiel nam ukradną, który jest u nich tańszy niż u nas? Ludzie, pomyślcie trochę, po co miałaby Rosja nas atakować? Po co? Co dla zwykłego, że o, bo to Polska, tak? Kurwa, to nie jest średniowiecze, gdzie
było za honor brane podbijanie innych państw czy coś w tym rodzaju. Nie! To już XXI wiek, ludzie, kurwa, obudźcie się. Fakt, kapitalizm, XIX wiek, zaraz ktoś powie, że o, sam żyjesz w XIX wieku i mówi, że o, XXI wiek. No i chuj, no, kapitalizm jest obecny aktualnie, na przykład można zobaczyć sobie, jeśli dobrze pamiętam, w Singapurze, albo na 100% w Hongkongu. Kapitalizm się rozszerza i można zobaczyć, jakimi tam furami jeżdżą, jak tam zarabiają, jak to tam wszystko się dzieje. A dzieje się tam naprawdę na wysokim poziomie. I do Polski to naprawdę to się nie umywa, bo tam w Hongkongu to już naprawdę ostrą kasę trzepią. No ale dobra, no elektrownie, no. No dobra, ograniczenie węgla, no to nie mam nawet czego kurwa postawić. Co postawimy, nie wiem, kilkadziesiąt zaprót na Wiśle nagle? Za czyje pieniądze? Znów za wasze, kurwa, i za moje, no. I kto to później spłaci? Dzieci? Tak, dzieci chyba spłacą. Masakra. Bez, kurwa, pomyślunku to wszystko jest robione tak, że mi się, kurwa, odechciewa. Też straszenie Putinem. Putin do nas przyjedzie, tak, no właśnie mówię, rozkradnie cebulę. Nikt nas nie zaatakuje. Naprawdę, nikt nas nie zaatakuje. Aktualnie wojny, które się prowadzą, dobra, nie mówię o takich krajach, nie wiem, Somalia czy Egipt czy coś, bo tam to są bardziej wojny domowe, albo po prostu wojny, bo wojny, żeby dostać więcej pieniędzy, żeby coś, tak? To nie jest tak, że wojna między państwem, tak? Dobra, w każdym razie wojny aktualnie są toczone na poziomie ekonomicznym, co każdy dobrze wie. Wojny cenowe, wojny z sankcjami, jak teraz na przykład w ogóle ktoś wierzy w to, że na przykład ktoś nas obroni w razie jakiejkolwiek wojny. Kto nas im by obronił? Co NATO? Kto nam przyjedzie? Dobra, Amerykanie przywieźli te Abramsy, tych żołnierzy, tak? I oni nas obronią, tak? Tysiąc żołnierzy, czy tam nawet 300 żołnierzy, nie pamiętam, jakaś bardzo mała liczba, przyjdzie i będzie strzelało się z ruskimi. No już to widzę, tym bardziej poziom naszego wojska. Nie no, nie mówię, sprzęt mamy dobry, wyszkolenie niektórych pewnie też, ale w gruncie rzeczy z tych 100 tysięcy, to wojskowych jest tam 30 coś tysięcy, takich prawdziwych wojskowych, bo reszta to tam wojskowi stołkowi, wojskowi za biurka, bo u nas wychodzi 3,1 chyba żołnierza na jednego oficera, tak więc naprawdę jest ciekawie. Będziemy atakować ich meldunkami pewnie. Nie wiem, w każdym razie ten nasz kraj to jest typowa farsa i naprawdę aż mi się odechciewa żyć tu, patrzeć na to, czytać, też jeszcze propagandę, jaką wpieprzają nam w głowy, ogłupia społeczeństwo w telewizji, w radiu, w gazecie. Najważniejsza rzecz w gazecie, bo jakiś tam ciul z M jak miłość zakochał się w jakiejś tam piździe na dobre i na złe, czy coś. No faktycznie, kurwa, to jest bardzo ważna rzecz dla kraju i o tym trzeba mówić, bo kurwa, kpina. Ludzie, to jest kpina. Ja po prostu, aż mi się odechciewa na to patrzeć. Też młodzi, co młodzi, dobrze, skończą szkołę, tak? Idzie dzieciak do podstawówki, stać i muszą wypieprzyć pieniądze na podręczniki, ale nie, dobra. Tam dostanie pierwszej klasie elementarz, który i tak jest sfinansowany z... Przepraszam, to jest darmowy elementarz, który jest sfinansowany i tak z waszych pieniędzy. Dobra. Co tam potem jest? Idzie do gimnazjum, które jest swego rodzaju ostoją patologii gimbusiarstwa. Tam się takie rzeczy dzieją, że się odechciewa. Sam byłem w gimnazjum i sam wiem, jak to wygląda, co tam się dzieje, nikt tam się w ogóle nie uczy. Wszystko tam jest patologia kompletna. No może w jakichś prywatnych to może coś tam się uczą i faktycznie. Dobra, kolejna sprawa, potem idzie do liceum. Liceum, no jeszcze jakoś tak, jako tako niektóre są, bo mamy licea, mamy technika. Technika i zawodówki aktualnie są chyba najlepsze, bo sam sobie pluję w brodę, dlatego nie poszedłem do zawodówki. Bo akurat najśmieszniejsza rzecz, po zawodówkach i po technikach jest większa szansa na znalezienie pracy niż po studiach. No, to jest naprawdę coś pięknego. Aż kurwa, oczy mi aż się pocą. Tak jestem szczęśliwy po prostu. Ironia i sarkazm, jakby ktoś nie strzaił. No i dobra, no idą na studia i co potem? Idą na jakie studia? Najczęściej wybierane kierunki studiów to chyba socjologia i tam jakieś politologie. Praktycznie żaden politolog
nie dostaje roboty, praktycznie żaden socjolog nie dostaje roboty, inni chodzą na psychologię, nie psychologię, też nie dostają roboty. No i jest super po prostu. Mamy magistra psychologii pracującego na kasie w McDonaldzie. No to super, to przy okazji zamawiania frytek i większego zestawu zrobi nam pewnie psychoanalizę. Bardzo fajne, już nie mogę doczekać takiego rozwinięcia kariery. To ja po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Młodzi ludzie nie mają żadnych perspektyw, ja nie mam żadnych perspektyw na życie. Robię to, co potrafię, to, co umiem. Jeśli czegoś nie umiem, to próbuję to jakoś zrobić i nauczyć się. I naprawdę, ja próbuję cokolwiek zrobić, by się, kurwa, w tym kraju wybić. Nie jest to naprawdę żadna łatwizna. To jest, kurwa, tak spierdolony kraj. Tak wszystko jest tu, kurwa, utrudnione, żebyś nie mógł żyć normalnie. Że to się we łbie nie mieści. No ale dobra. Mógłbym gadać jeszcze dalej i dalej, ale ten filmik pewnie miał być jeszcze kilka godzin, ale ja niestety nie mam tyle siły, by nagrywać tyle czasu, dlatego też powiem krótko w formie pytania, raczej w formie kilku pytań. Czy po to nasi pradziadowi i prapradziadowie walczyli z bolszewikami pod Warszawą w 1920? Po to nasi ojcowie i dziadkowie walczyli o prawicową Polskę nie tak dawno temu? Mamy to wszystko za przepaści tylko dlatego, że większość ludzi woli siedzieć na dupie i brać socjal, bo nikt nie chce czegoś dać z siebie? Przemyślcie to dobrze, naprawdę. No. Przy okazji dziękuję wam bardzo za te blisko 700 subów oraz za wasze wsparcie moralne w formie łapek w górę i komentarzy i często też te tekstów na Facebooku. Przy okazji to jest mój link na Facebooka. Zresztą macie tego też na kanale, na głównym kanale, tam u góry przy banerze. I mam nadzieję, że ta liczba szybko się powiększy, tych subów, a wy będziecie mogli się cieszyć z kolejnych moich filmików. I tak przy okazji, jeśli jesteście tego samego zdania co ja, zarzućcie łapkę w górę, dodajcie komentarz, dajcie subskrypcję i dzielcie się prawdziwym widokiem Polski ze swoimi znajomymi z tej serii filmików. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.